O, pięknym akcentem zaczęliśmy kolejny odcinek. W tym odcinku spuszczamy lanie temu trollowi. Ups. Powinno szybko pójść. No, jest świątynia Amon. Teraz będzie... Jak będziemy wyciągać miecz, będzie ładny przerwnik filmowy, taki triumfalny. Ciekawe, czy akurat przyjdziemy, jak będzie wolna kolejka, czy... Oczywiście... Synku... O, synku, przepuść nas. A jak się wycofał? Dobrze, już? Już? Okej. Okay. Teraz warte nagrania. Co, nie? Zawiodłem się, myślałem, że... dobra. Także, że nie traćmy może czasu już na pobywanie tutaj. No i gilia bohaterów. I teraz będzie bardzo fajna, ale zarazem bardzo łatwa zagadka, znaczy takie zadanie. Okej, okay, musimy wyjść przed gildię. Scythe! Scythe! We've lost him. Scorn!
The demon door awoke this morning, but none of us could get through. It says we're not worthy. It is up to you, hero. You defeated Jack single-handedly. It will not open for you. The man's got a point. I'll stick to my speciality and hit the books. We need to know what these summoners are. Good luck. Okej. Okay. Pierwotne demoniczne drzwi. Otwieramy je. Zatraszczam. Jeszcze zobaczymy, co nasz mistrz ma do powiedzenia. The prophets of the old kingdom were sealed behind this primal demon door. The heart is a powerful relic used to summon ships that have long ceased to be. It allowed the kingdom its rightful place is in the lighthouse in Hook Coast. If you can place it there once more. The prophets of Fireheart wait for you behind the. To jest bardzo ciekawie. Of the Fireheart. It was your destiny to seek us out, hero. The beast arises in the frozen north. Only he who claims the heart can stop it. Its mystical powers will guide you across the sea. There you must face a force of such evil. Not even death can silence its fury. Oh, for crying out loud, just tell him to get us out of here. Yes, yes, we were coming to that. To obtain the fire heart, you must solve the mystery of day and night. And we'll finally be free. Witness the board before you. Each time you turn all the moons into suns, you'll release one of us from our perpetual prison. But fill the board with moons and one of us will perish. And the fire heart will never be yours. What? I thought you said he'd get it even if he gets us all killed. I heard you. To quiet you, imbecile! Look, it's very simple. Solve the damn puzzle. Get the heart. We get out of this hole. Everyone's happy. All right. Okay. Czekajcie. Do trudnych to nie należy. What's happening? The light is so beautiful. Mother, I'm coming. Excellent. Just free me next, and you can. That's the one. Now keep going. Kurde, teraz, żeby zdążyć. Jest jeszcze jeden? Czy to już wszyscy? Jeszcze jeden. Jak widać, wszystkie robimy w ten sam sposób.
kurde. You are a true gentleman. I shall join my fellow prophets now. Cheerio. Good. Just don't mess it up. That's it. Sun signs. Now get on with it. Okay. You're not too bad, you know. I'll send you a postcard sometime. Serce ognia. Too. You always get to do the fun stuff. Well, yeah. I've been looking into these summoner creatures, and I'm starting to think throwing away the Sword of Eons wasn't the best idea after all. These things are bad. Too late to do anything now, though. Perhaps not. Well, it's only an old legend, but for centuries, there have been tales of a powerful weapon hidden in the guild and imbued the essence of all the heroes buried there. But the only one who's shown any real interest in it lately is Maze. He was obsessed with finding it. We know why now, of course. Perhaps you can find whatever he discovered in his old quarters. But don't forget, it is vital that you place the Fireheart in the Hook Coast Lighthouse. Its power will summon the ship to take you to the Northern Wastes. Your okay. Loved ones... Dobra, dosyć gadania. Mamy save'a, to jest dobry znak. Ja bym jeszcze może rozdał doświadczenie. Ale że jakoś... Jak się ładują te wszystkie filmiki do tych doświadczeń, to strasznie długo trwa. Więc nie będę nagrywał tego jak rozdaję. Tylko później powiem co wybrałem. Ok, rozdałem doświadczenie na maksymalną budowę ciała i na drugi poziom precyzji. Także pewnie jest tak, że teraz byśmy wyciągnęli ten miecz. Kurczę, coś tak. Długi ten odcinek, a niewiele żeśmy zrobili. Jak się teraz zastanawiam. Jack Rzeźnik. O, pierwszy wpis. Ciężko natrafić na jakieś... tylko mógł posiąść jej moc. Wszystko byłoby inaczej. Sam mógłbym go pokonać. Albo przynajmniej dać się komuś na tyle odważnemu, by się z nim zmierzył. Drugi wpis. Dziś odkryłem najdokładniejszy dotąd przekaz legendy o Zialo. Znalazłem go w dodatku do rzadkiego wydania historii gildii. Mówi, jak miecz został stworzony. Niestety nie ma żadnych wskazówek na temat miejsca ukrycia artefaktu. Trzeci wpis. Nareszcie znalazłem stary pergamin zawierający opis miejsca ukrycia łzy Awo. Odnalezienie jej będzie tak proste. Wystarczy tylko przeczytać inskrypcję na pustym grobie na dziedzińcu gildii i pomyśleć o broni. A starzy bohaterowie cię osądzą. Mam tylko nadzieję, że dostrzegą moje prawdziwe intencje i uznają, że jestem godny. Czwarty wpis. Nie zadziałało. Nie jestem na zawsze. Znaczy jestem na zawsze w jego mocy. Dobra. Więc. Lecimy dół. Pusty grób jest tam. O, właśnie. Tu jest pusty grób. We
hero. May Arul's tear burn through the forces of evil in your hands. Zastanawiam się, co by było, abyśmy byli takimi totalnie złymi ludźmi, czy też byłoby, że nasza dusza jest czysta. A tutaj w ogóle spoczywa jeszcze. Jakiś mag. Tutaj też jakiś najpotężniejszy niby mag. A tutaj chyba ten. Tak. Dokładnie, to jakiś wojownik, który ten. Dobra, więc mamy już łzę Avo, czyli wszystko, co chcielibyśmy mieć w tym odcinku. Więc ja się już żegnam i kończę ten odcinek. Narka i do zobaczenia w kolejnym odcinku.